I przed Państwem opiekun Sandecynowy Sączy teraz jego podsumowanie spotkania. Prosimy. Dobrze, bardzo długo nam się ten czas wydłuża, jeżeli chodzi o oczekiwanie na mecz, bo po tym ostatnim naszym Kielcach była taka zagadka dla nas wszystkich, co się stało, bo graliśmy słabe spotkanie po prostu i bardzo byliśmy źli na siebie, bo tak jak dzisiaj, no mecz taki, gdzie można było też stracić bramkę, ale mega zaangażowanie zespołu, widać od pierwszej do ostatniej minuty, o to nam chodzi też, żeby tak było i dzisiaj tego nie zabrakło. Dzisiaj to, co też przemarcowaliśmy, to zostało zrealizowane i na pewno szkoda tej kontuzji Dawida. Nie wiem, jak to się potoczy dalej, ale mam nadzieję, że to się nie przeniesie w nic bardzo poważnego, bo na początku meczu tracimy filar obrony i musimy sobie z tym poradzić. Może te pierwsze minuty były właśnie też takie trudne, ale wiedzieliśmy, że z przebiegu meczu tych sytuacji wydawało się już mega prostych, było bardzo dużo i nic nie wpadało i dlatego też w takim meczu to różnie bywa. Cieszymy się ze zwycięstwa, z punktów, a ja przede wszystkim z tego, co zespół dzisiaj zaprezentował, jeżeli chodzi o takie podejście i zaangażowanie. Mówię, czasami może tych umiejętności zabraknąć, ale tej drugiej rzeczy, czyli zaangażowania, podejścia i oddania tego, co się ma na boisku, na pewno nie. I dzisiaj moi zawodnicy to zrobili, dlatego wygraliśmy mecz. Czy są jakieś pytania? Przetransportowy Hotela, prosimy. Dzień dobry, chciałbym spytać no, coś więcej w sprawie Dawida Szufryna. Co to w ogóle za obraz? Nie bym mógł to od razu zdiagnozować. Na razie mam takie informacje, które nie mamy takich informacji, które mogę tutaj powiedzieć. Oczywiście za chwilę pewnie będzie badanie i zobaczymy. Nie wygląda to może jakoś, ale to jest kolano, tak? Także wiemy, że za godzinę, dwie, trzy to może też być inaczej. Na ten moment nie chcę się wypowiadać, bo po prostu nie mam wiedzy na ten temat. Czy są jakieś pytania jeszcze? Jeśli można, Margiel Kierzyn, STNS. Dzisiaj remis nie wchodził w grę, to chyba świadczyły o tym te zmiany, które Pan dokonywał. Każda kolejna, coraz bardziej ofensywny zawodnik. Najpierw Danek, później Piszczek i przyniosło Pan w końcu efekty. Nie interesował Pana remis? Myślę, że nikogo tu się nie interesował remis. Nawet nie drugi zespół chciał wygrać jak najbardziej. Nie wymiarł siebie, ale na wyjeździe. I tak możemy to powiedzieć. I każdy ma swoje cele. Myślę, że każdy chciał na pewno wygrać. I to tak było też widać po tego spotkania, że nawet były takie momenty wabany. Po prostu drugi zespół starał się to zrobić, bo na którymś momencie tak to wyglądało, że ktoś sobie bramkę to po prostu wygra. I byliśmy tutaj skuteczniejsi, choć w tych sytuacji, które się mnożyły dla nas i nie wpadła bramka, no też to było takie trudne, bo wiemy, jak to jest w piłce. Z tej sytuacji za chwilę bym był nic nie wiedział, a przeciwnie wystrzelić bramkę. Oczywiście, tylko i wyłącznie chcieliśmy powalczyć o 3 punkty, ale dzisiaj możemy się pocieszyć, myślę, i z wyniku, i trochę z nich. Mimo trudnych warunków. Proszę. Damian Gąga, z Wyborcza. Panie trenerze, Pan mówi, że gracie na wyjeździe, wszystkie macie tak naprawdę w tym sezonie. No ale właśnie chciałem zapytać, czy się przyzwyczajacie trochę powoli do tego stanu wyjeździe. Tak, jak rozegramy rundę pewnie, to tak, to będzie się przyzwyczajać. Nie chcę tego wyobrzymiać, bo powoli to nie jest jakiś już dla nas problem, bo zespół, no, po prostu przygotowujemy się do wyjazdu, do meczu. I nieważne gdzie, już mieliśmy przykłady w tych pierwszych spotkaniach, bo cały czas jeździmy i myślę, że nie ma tutaj takiego mega problemu z tego powodu. Tak jest taka sytuacja, a gdzieś tam w perspektywie mam nadzieję, że to się zmieni. Skoro to musi tak być, no to musimy wykonywać tą pracę, która najlepiej, która jest w naszych możliwościach i to robimy. Dziękuję serdecznie. Można jeszcze? Tak. Panie trenerze, ale zajęliście dzisiaj szatnię, która jest zwykle goście. Tak, tak. Zamieszkują. Byliśmy pierwszy raz, mimo że tu jesteśmy któryś już raz, to byliśmy pierwszy raz w szatni gości, a chciał Pan, że byliśmy po stronie gospodarzy, jeżeli chodzi o boisko, tak? Czyli tam, gdzie powinno być gospodarze. Ale ja to rozumiem, bo tu drużyna miejscowa, no, na co dzień też funkcjonuje, ma swoją szatnię i
myślę, że tutaj nie ma co wydzikać. No, ja to rozumiem i absolutnie się z tego nie podśmiewam. Jest taka sytuacja, że po prostu nie będzie to codziennie, tak? To będzie raz na rundę pewnie. Chyba tym smaczkiem lokalizacji nam kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.